panie redaktorze, że mam okazję wspólnie z przedsiębiorcami radomskimi, z tą branżą, zarówno metalową, jak i branżą skórzaną, wspólnie, że ta branża wspólnie z miastem dziś uczestniczy w prezentacji na stoisku swoich wyrobów. Mamy przy okazji Airshow okazję, aby zaprezentować to, co mamy najlepszego, zarówno w przemyśle metalowym, jak w branży metalowej, jak i w branży skórzanej. Co do oczywiście organizacji Airshow, wydaje się, że ten drugi dzień potwierdza jakby fakt, że zarówno pierwszy, jak i drugi będą dniem udanym. Olbrzymia ilość odwiedzających osób Radom i mieszkańcy Radomia mogą się czuć dumni z tego, że jesteśmy organizatorem tak dużej imprezy, która jest chyba drugą co do wielkości imprezą, jeżeli chodzi o skalę rozmachu po Woodstock. 200 tysięcy to jest ta liczba, którą chcielibyśmy osiągnąć odwiedzających miasto podczas tych dwóch dni. Wiadomo już, że będą loty z Radomia. Od kiedy, jaka częstotliwość, ile mniej więcej może kosztować bilet, jeśli jest taka już wiadomość panu dostępna? Tak, no podpisaliśmy dwie umowy z dwoma przewoźnikami. Pierwszym jest Air Baltic, to jest łotewski narodowy przewoźnik, a drugą linią jest Czech Airlines. Loty rozpoczynamy 1 września do Rygi, czyli samolotami Air Baltic. Będą to bombardiery Q476-miejscowe samoloty turbośmigłowe. Trzy razy w tygodniu loty do Rygi i od 18 września też trzy razy w tygodniu Czech Airlines do Pragi i oczywiście dalej. My tutaj staramy się akcentować to, że Ryga i Praga jest tak naprawdę portem przesiadkowym. Oczywiście można sobie polecieć do Rygi, do Pragi i sympatycznie spędzić czas. Natomiast ci przewoźnicy stworzyli nam bardzo fajne możliwości przesiadkowe przy bardzo krótkich czasach oczekiwania, rzędu powiedzmy 30 minut do godziny. Możemy powiedzmy z Rygi polecieć do państw skandynawskich, natomiast z Pragi na zachód i południe Europy. Czy planujecie już ten taki kierunek popularniejszy, czyli na przykład Wielka Brytania, Niemcy, czy już myślicie o tym? Znaczy, tak, no po pierwsze to nie port lotniczy uruchamia połączenia, tak, no te połączenia realizują przewoźnicy, którzy zechcą tutaj przyjść i dany kierunek obsługiwać. Oczywiście chcielibyśmy, żeby odbywały się od nas loty do Wielkiej Brytanii, gdyż jest to w Polsce najbardziej popularny kierunek i wszystkie samoloty wszystkich przewoźników, które latają na wyspy, mają w zasadzie pełne obłożenie, także oczywiście pracujemy nad tym i mamy nadzieję, że w niedługim czasie taka oferta pojawi się w siatce połączeń.
We'll be right back.